To była bardzo dobra, konkretna rozmowa trwająca ponad godzinę na tematy, które są rzeczywiście w naszym zainteresowaniu, dotyczące współpracy naukowców polskich i litewskich, współpracy również w formacie V4, do której zaprosiliśmy naszych przyjaciół Litwinów, ale poruszaliśmy również tematy, które żywo interesują Polaków na Litwie. To jest egzamin maturalny z języka polskiego, który według deklaracji wcześniejszych miał być już w 2022 roku. I w tej szczerej rozmowie doszliśmy do takiego konsensusu, że oto nasz przedstawiciel od strony prawnej i przedstawiciel strony litewskiej zbadają możliwość dojścia jednak do tego rozwiązania właśnie w 2022 roku. Rozmawialiśmy również o tłumaczeniu podręczników dla polskich dzieci w szkołach polskich na Litwie. Tutaj również uzyskaliśmy deklarację ze strony litewskiej, że wszelkie sprawy w tym zakresie w klasach 5-12 w szczególności będą załatwione. Podobnie z naszej strony jest pełna deklaracja załatwienia wszelkich problemów z tym związanych, jeśli chodzi o mniejszość litewską w Polsce.